dobry Państwu, Katarzyna Lewandowska. Zapraszam na prognozę pogody. Nad Polską jutro klin Wyżu Azorskiego, który na przeważającym obszarze kraju zapewni słońce i pogodną aurę. Jedynie do południa na wschodzie i południowym wschodzie występować będą nieco intensywniejsze opady deszczu związane z frontem atmosferycznym. Zmienna pogoda również na północnym wschodzie. Tam też popada słaby przelotny deszcz, a nawet może zagrzmieć. Na termometrach jutro od 13 stopni w Lublinie do 20 w Legnicy. A teraz przenieśmy się na Dolny Śląsk. W nocy zachmurzenie duże, ale na szczęście będą to niegroźne chmury pierzaste i kłębiaste, które nie przyniosą opadów i burz, a termometry w nocy wskażą od 9 stopni na południu regionu do 12 we Wrocławiu. Poniedziałkowy poranek przywita nas słońcem i do południa będzie ładnie i pogodnie, ale dość chłodno. Przyda się zatem jakieś cieplejsze ubranie. A w ciągu dnia dobra aura nas nie opuści. Wszędzie dużo słońca, bez opadów i cieplej niż o poranku, bo temperatura podskoczy i wyniesie nawet 20 stopni w Legnicy, a w pozostałych miejscowościach będzie od 16 do 19. Ciśnienie będzie się wahać na poziomie 1009 hektopaskali. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, biometr obojętny i dobre warunki drogowe. Prognozy długoterminowe są optymistyczne. Przed nami, proszę Państwa, ładny, jeszcze całkiem ciepły tydzień. Teraz już miłego wieczoru życzę. Do zobaczenia.